Cześć, z tej strony Jarek 82, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku ze Farmers Life, moi drodzy, tak jest. Tylko ty zobaczę, za 3 godziny mogę to już zbierać. Nie, za 3 minuty. 3 minuty, dobra, zbieramy grzyby w takim razie. Przy okazji, tutaj za 2 minuty, no i malina. Moi drodzy, co ja tu zamierzam dzisiaj zrobić? Mamy marzec 1963 roku. Wagi 20 kilo, nieźle. Ja postanowiłem dzisiaj, moi drodzy, że tak się pozbędę trochę tych świniaków, bo ich za dużo mam. One mi pozwalą. Ale to kogut mi kładzie. Oj kura. One mnie tu walą niesamowicie. Ej, a ja miałem więcej tego. Coś takiego, że nakarmimy to tylko. Na razie jedno tylko. Tu ogarniemy sobie. Czekaj, górek, kurde. Tutaj sobie ogarniemy te grzybki. Kurde, co tak wolno idzie? Dobra, mam gdzieś te grzyby. Maciora, w ciąży, 4 miesiące. Dobra, ona zostaje. Czekaj, schowamy te grzyby, żeby w razie czego. Maciora w ciąży, ona zostaje. To będzie świnia. To bierzemy świnię. To też bierzemy. Tej ilu pasienia? Stówę. Dobra. Prawie po porodzie, dobra. Ciebie też. W ciąży zostaje. Prawie po porodzie. Gdzie? Prawie po porodzie, jeden miesiąc. Tam zostaje. Gdzie? Chodźcie za mną. Chodźcie świnki. Sobie po porodzie idzie. Ta w ciąży. Ta w ciąży. A to świnie to zawieramy. Tak? Ile mi zostanie? Mi niewiele zostanie. O, tu jeszcze świnia. Dobra, to też. A reszta nie. Moi drodzy, gdzie my idziemy w takim razie? Chodźcie za mną. Cip. Moi drodzy, jedziemy do PGR-u. Idziemy do PGR-u. Ale pojedziemy może ciągnikiem. Ja ten ciągnik odkupiłem. To oczywiście moje, to ja tego nie posprzątałem, bo nie mam czasu na to, żeby to ogarnąć. Ale trudno. Damy do ciągnika, moi drodzy. Idziemy do PGR-u. Kośniki. Chodźcie, cip. Zobaczmy, jak to wygląda. Bierzemy. Idzie do góry, no i pasuje, to mnie pasuje, chodźcie wszystko tutaj do dziury, dzisiaj będzie świński teren, kurde. O. Prowadzi. Oho, co tu się dzieje? Kogoś? Ktoś prowadzę? Chyba nie, no to dobra, czas najwyższy. Wypieścić te nasze piniaki, zarobić parę groszy jeszcze na nich, skoro cena idzie do góry, trzeba korzystać, nie? A tam się nowe zaraz mi wytworzą, więc na spokojnie. Pytaj jeszcze nie wiem, czy koni też by mnie sprzedał. To było konie też sprzedał. No nie wiem, zobaczymy. Najpierw zaczęło nasze ładne prosiadki, różowiutkie, machające ogonkami. Zobaczcie, jak to wygląda. Masakra. Normalnie świński teren dzisiaj zrobił. Jak mi. Parę groszy przytulę za to. Ile my tu tego mamy? 5, 6, 7, 8, 9. 9 sztuk.
prawda nie wszystkie są upasione na stówę, no ale dobra. Niech i tak będzie. Niech i tak będzie, bo to... Ostatnia sztuka. I mamy marzę, że czas najwyższy brać się za jakieś pola, nie? Wszystkie są tu. To my idziemy do pana majstra. Dawaj zwierzaki, proszę bardzo. Trochę słabe ceny, ale... Dobra, niech będę. Pięć stówek niecałe. O, to 600. Dobra, no to moi drodzy, mamy ile? 45 koła zarobiliśmy na 9 świnach. Nie jest, nie jest źle. Nie jest źle, mogło być zawsze dobrze. Sprawdźmy tutaj u Marychy ceny jajka. Jajko idzie do góry. To jajko też od razu opitolimy. A dlaczego by nie? Masz trochę też opitolimy. No i co? I idziemy się chyba za robotę. Paliwa wcisną od ciebie. Do. Dał. 4. O, 54 kilo se wezmę, ale dobra, co my chcemy, moi drodzy? Łuk już mamy. Za to nie mamy siewnika. Za to nie mamy paczki, za to nie mamy rozbitego. Dobra, najpierw sobie siewnik. Zakupić kopaczkę i rozrzutnik znoju. To jeszcze możemy od niego zakupić. Czarnie jedno mamy, puk mamy, kosiarkę mamy. I tak na dobrą sprawę mamy, moi drodzy, wszystkie maszyny, które już nam będą potrzebne, ale w pierwszej kolejności my sobie co zrobimy? Dajemy paliwo. Bierzemy ze sobą, moi drodzy, piewnik. Za tworzenie pola, tylko teraz pytanie, czy te pole sobie zrobimy tu? W sumie dobrze byłoby jeszcze, moi drodzy, ogarnąć. O, to może od razu wyścig z Antkiem ogarniemy, tak? Ile mi kasy stało? 27 tysięcy. Powinno nam starczyć. Powinno nam starczyć. Dobra, bo widzicie, ja to tak nie ogarniam trochę. Ale dobra, zbierzmy sobie najpierw to, co mamy do zebrania. Tutaj to, co musimy też zresztą rozbudować, ale mamy przynajmniej za to pieniędzorę. A jak mamy pieniędzorę, to już jest dobrze. Ja to bym teraz jeszcze uderzył w takim razie na ten wyścig. O, proszę bardzo, jak ładnie. Przeżyłbym na tym wyścig. A, bo muszę paliwo wyjść. Właśnie. Tu sobie wyrzucimy paliwo, pójdziemy sobie po jakąś HBT. Będzie miejsce, dobra. To trzeba będzie ogarnąć sobie w takim razie, bo z tego musi sporo mięsa i pali 44 minuty, kurde, no i to jest ten ból, nie? Jak to zostawię, to mi się to
ale dobra. Mniejsza o większość. Mniejsza o większość, idźmy po HBT. Ja się zastanawiam, a jeszcze nie po HBT. Opa, kopnęłem jakiegoś lelenia. Nie HBT, tylko weźmiemy sobie ze dwa zastrzyki na przykład. Teraz sobie weźmiemy HBT, bo musimy mieć konia. A to kurę mi przystawia, ale jaja. Musimy sobie wziąć kunia, moi drodzy. To też pusty. Ja nie mogę, wszędzie pusty. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje z tymi kurzakami? To? Sami widzicie, że tu jest, kurde. To. Dobra. Tu mamy kunia. Mamy kunia. Mamy też kunia. Mamy kunia. Jakiegoś ładnego bym sobie kunia. To jest kuniowa. Tam no chodź, ja nie chcę. Dobra. Co? Ja proponuję wziąć na przykład tego kunia. Wyczyścimy go. Z okazji idziemy sobie, wiecie co? Ja jeszcze kupię podkowy, bo tak naprawdę zastanawiam, czy podkowy można jakoś coś po coś na coś gdzieś kiedyś. Na pewno można. Sobie pójdźmy, moi drodzy, najpierw tutaj na targ. Zielony. Stoimy mu 4 podkowy. Chcemy kraść, tylko 4 podkowy. Pięknie. I teraz zobaczymy, czy można założyć po nim podkowy. Więcej. Kapki. Pani, które bym na drugiej stronie, które nie ruszę do biegania po sprawnej pełni. No dobra, tylko co ja mam? Jak ja mam podkowy założyć? To pytanie, nie? Nazwać nie chcę nazywać, chcę założyć podkowy, ale to ja. To tylko w boksie można? Tak. Czegoś jeszcze nie mam, młotkę na przykład. Uś. Dobra, ważne, słuchajcie. Zastrzyk w dupala, idziemy się ścigać. Ścigamy się, oczywiście, że się ścigamy. Zobaczymy, czy... Opa, nawet burek. Teraz kręcę. Ja ty, bo ja nie widzę. Czekaj, bo myszku ruszył. Popie. A ten koń wściekły teraz. Dawaj, 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 dawaj. Chyba przegramy, co się atakuje. Chyba, że tym razem też nie. A czemu łeb mu się przekręca, ej? O co tu chodzi? Chyba przegramy. Ostatnia prosta, moi drodzy. Ostatnia prosta i chyba będzie znowu w plecy. O. Ale już mało brakowało, moi drodzy. Mało brakowało. No nic, no dobra. Drugi raz się nie będziemy ścigać, tylko czemu mu się ten jakąś skręca? Jak koń skręca, to mi się łeb przekręca, patrzcie. Zobaczcie. Chodzi, to tak wcześniej nie było. Oni tu zepsuli w takim razie. Ale dobra, trudno, co by nie było. Musimy zakupić sobie, moi drodzy, jakieś pozwolenie. Stój, kuniu. Sobie zakupić jakieś pozwolenie, moi drodzy. Teraz tak, co byśmy, czy byśmy sobie tu zrobili takie pole? No ja bym sobie kupił te pole, nie? Tutaj na przykład. Ja bym sobie do uprawy. Dało nam 17 tysięcy. Jeszcze byśmy coś tu... Też do uprawy, więc ja... Bo co?
prostu grubo. Dobra. Zostało 8 koła. 8 koła coraz mniej. Dobra, ja bym chciał się teraz w takim razie przenieść. No dobra, mamy podkowy i teraz ja mam pytanie. Z tymi podkowami coś można zrobić. Wiemy, można. Też mam młotek, który robi. Dobra, szalone. Wezmę młotek do ręki. O, no teraz? O, mi podkowy. Okej, muszę w gwoździe trafić, ty. Kurde. muszę w gwoździe trafić, ale jaja. Dobre to jest. Podoba mi się. Minigierka. A i teraz będę mógł. Nie został pod 4. No dobra, i teraz. Właśnie, i teraz będę mógł kurde się z nim igać. Dobra, chodź, Mieciu. Ono. Idź do dziury. Teraz jak on ma podkowy, to może ten. Może teraz będzie lato, jest szalony, nie? Dobra, moi drodzy, co my zrobiliśmy? Kupiliśmy 2 kawałki ziemi. 2. Tak, jeden kawałek będzie tu, o tu. Drugi będzie kawałek po drugiej stronie. Ten po drugiej stronie planuje. Tak, planuje, moi drodzy. Czasami mi się to zdarza, że ktoś tam sobie planuje. O, ten. Ten kawałek ziemi, moi drodzy, tutaj. Tutaj mam w planach zrobić jeden wielki staw. Bo pola takiego to wiecie, nie ogarnę, nie? Ale jakbym to taki wielki staw posadził sobie tak jak jest w PGR-ze. Jo, ale by było co? Czy będę musiał się pozbyć tych kamieni i tego wszystkiego innego dziadostwa. Albo lasce posadzić. Nie mam tyle nawet tego. Chociaż. Las bym sobie tutaj posadził i na deskę zarabiał, nie? Ale chyba nie, czekam. Czekaj. Skoczmy jeszcze do PGR-u w takim razie. Zakupmy sobie co. Ale ja nie mogę skakać. Kurde, zepsułem teraz to znowu. Dobra, pokaż tym 30 za 10 drzewek tu będę miał. Ja. Dobra, jedno gdzieś tam. Jagody. Znowu goły i wesoły, nie? Znowu goły i wesoły. Belki mi zdechły, wszystko mi zdechło, ja to tak. Aj, nieprzemyślane to moje. Bo nieprzemyślane, ale trudno. Trudno. Jakoś to sobie ogarniemy. Chciałem tak, na pewno chciałem kosę, na pewno chciałem motykę. Taki też już trzeba. Znowu zepsułem. Tak miało wyglądać. Ale jak zwykle standardowo. Standardowo zepsułem. Trochę pochopnie żeśmy to robili, no ale z drugiej strony, dobra, nie ma co tam. Co tam płakać nad rozlanym mlekiem, trudno, jest jak jest. Jest jak jest. Teraz to kupmy tak drzewa. Drzewa, jak gdzieś drzewa zostawiałem, miałem te drzewa. Chyba w stodole je zostawiłem. Tak. A tak, 14 drzew już będzie ekstra. Miałem 7 jagódek. To mnie najbardziej w tej chwili interesuje. Jeszcze coś. Czekajcie, ja wam o tym wspomniałem, że jak przełożycie ziemię, to później nie ma trawy, nie rośnie trawa. Nigdzie sobie przeorałem i już tu trawa nie rośnie, jest w ogóle inna. Nie ten. Patrzcie, ile przeorane jest. Jest w ogóle inna tekstura, ale nie wiem, czy wam o tym mówiłem, czy nie mówiłem. No
i właśnie tego się obawiałem, że tutaj będą te chaszcze. Obawiam, że skoszę te jagody, no właśnie. Też nie wiem, czy to jest dobry pomysł. W sumie może tak, te 4 drzewa. Nie, tu jest ile? 8 drzew, było 9, jedno ścięłem. 8 drzew może bym sobie wstawił. A jagody. Maliny rosną. Opiogarni się. Maliny rosną mi tu w płotu i to one bym chciał, żeby tu mi to zostało. O, a jagody może tu se pierdyknę. Ja wstanę. Tu co? A tak nawet stąd. Dobra, załóżmy, że tak. Załóżmy, że chciałbym. Wiedzieć, żeby to wiedzieć, nie? Jedna jagódka. Teraz byśmy zrobili tak, jedna jagódka. Rządek, moi drodzy. O! U, może by to dało radę, co? Jakbyśmy tutaj. Jeden rządek, ewentualnie drugi, ewentualnie trzeci. Teraz tak, jak to wygląda? Jakbym co drugi, tak? Co drugi? Drugi, nie? Co drugi, albo nawet bym trzeci sobie posadził. Bo... Nie, dobra, co drugi starczy. Ostrożnie. Potem byś to posadził. Myślę, że do uli. Tu dotąd mogłoby być, nie? Mogłoby być. Mogłoby tak być. Tak by było. Tak to by miało ręce i nogi. Dobra, i tak zostanie, moi drodzy. Raz, dwa. Dwa. Brakuje mi jak, ale to nieważne. Tutaj myślę, że tutaj sobie zrobimy jeszcze jeden rządek. Myślę, że tutaj sobie zrobimy jeszcze jeden rządek. A ja teraz tak, co mi zostało? Trochę towaru mi zostało. To towar oczywiście wyrzucimy. Wyjdź. Konią trzeba wody dać. Mam w planach, tak jak mówiłem, mam w planach, tak sobie wymyśliłem, że tam daleko chciałbym zrobić jeden wielki sal. Dobra. Konie mają, wszystko mają. Kury chyba też mają. A my się musimy wziąć teraz. A nie, jeszcze mamy jedno zadanie, moi drodzy, odnaleźć dokumenty. Nasz sołtys najwyraźniej podpadł czymś Zosi, więc tak chcę mieć na niego haka. Na wszelki wypadek podobno niedawno zmarły Franciszek zabrał ze sobą do grobu pewne kompromitujące dokumenty. Dosłownie do grobu. Teraz trzeba ten grób odnaleźć i dostarczyć to, co w nim znajdę w mojej przyszłej narzeczonej. Muszę uważać tego, żeby ksiądz nie zauważył. Oni gdzieś tam koło 12 uciekają, że zaraz będzie chciało. Teraz tak, najpierw na gorączkę. Musimy coś sobie wziąć na gorączkę. Lepiej. Herbatkę. Najlepiej herbatkę. Do tego zagryź jajeczkiem. Elegancko. I kromką chleba. Tak, jajko z chlebem najlepsze. Musimy na pewno wziąć jeszcze łopatę. Ogarnąć to. Krowy schować. To. Tak, to musi schować. Łopatę musi zabrać.
Łopata. Mam młotek. Kawka. Ale to jest 19:20. Wiecie co, ja jeszcze tutaj mam jeszcze jedną opcję. Tutaj chyba może teraz, bo i tak do 20, ile tam mi to zajmie, żebym tam się przeteleportował do księdza. Całe 22 minuty. Trochę mało. Ile kosztuje garaż? Zobaczmy. Garaż. Garaż potrzebuje na dzień dzisiejszy 10 desek. O kurde, trochę dużo. Ale dobra, ale to sobie weźmy. Bo tak mamy, mamy. Dobra. Dobra, moi drodzy, mamy młotek. Ja sobie wymyśliłem, że garaż jeszcze jeden postawię tutaj. O, gdzieś. Gdzieś tu. O, ciemno się robi. Brama. No z bramą może. O. Ten garaż bym postawił taki. O. Tu bym mógł sobie fajnie, ja nie wiem czy to nie za blisko, ale może nie za blisko, bo później ja stąd tutaj nie wyjadę. Kurde, w klockę wlazłem, jo, i to nie w niej, nie w jednego. No. Bo to miałoby, chyba że będę wjeżdżał, tak, robił i wjeżdżał tu, nie? Mogłoby tak być, nie? Jest motyw. Mogłoby tak być. Dlaczego ja sobie tak wymyśliłem? Moi drodzy, no z prostego, bardzo prostego powodu, no trzeba ten bałagan posprzątać. Nie może tu tak być porozwalane wszystko. Nie? Wniki, pługi, kosiarki, kepy. Trochę tego jest. Ta łatajstwa. Trzeba to trochę posprzątać, nie? Dobra, nie mamy deski. 159. Dobra, chowamy krowy, moi drodzy, bo musimy jeszcze mleko garnąć. Ponoć ze mną. A, bo bytę sprzedałem. Ciebie wpuśćmy. Bo rano musimy sobie doić. Teraz gdzie jest moja chabeta? To jest moja chabeta i ona jest podkuta. Trzeba byłoby ją zaznaczyć jakoś. Zaznaczymy tam, zabiorę ci czapkę. Oddawaj. Moja chabeta będzie. Będzie szczap. O! Jest podkute i jest dobrze. Dobra, to. Idziemy, moi drodzy, do kościoła na nocne szabry. Ja niby do kościoła się teleportowałem, a. Wyszło, że ja poza kościół. No i zobaczcie, w pierwszej kolejności czy nasz księżulek gdzieś tutaj się nie czali. Dobrze, bo że on się tu czaił. Poszedł. A, jest czaj. Kurde, oni o 20. Dzień dobry. I spać, chłopie. Oni o 20 zawsze było. Dobra, kto to był? Jak się ten mąż nazywał? Dawno zna zmarły Franciszek. Dobra. Lecha na sobie, no. Dawno zmarły Franciszek. Jakieś kwiatki albo coś. Kurkowany stoi. Batman. Ja usiądę i odpocznę. Mamy Franciszek. No. Zobaczyć to. Polska gra, a... A napisy to po angielsku.
poszedł, co? Dobra, Klecha poszedł, to teraz musimy znaleźć ten gruz. O, chyba to to. Chyba to, bo... Palę. Palę sobie, co? Lampkę sobie zapalę. Idziemy. Moment. O co tam będzie chodziło? Dobra, coś mamy. Lampkę. Bierzmy. Patrzmy, co my tu znaleźliśmy. Mogę to jakoś przeczytać? Nie mogę. Ale dobra, jak nie mogę, to nie mogę. To mamy ogarnięte, to mamy ogarnięte, to mamy ogarnięte. To nam zostało tylko, moi drodzy, to jeszcze pole ogarnąć. Ogarnąć pole, ale ja jeszcze muszę patrzeć, czy ja przypadkiem tutaj dachówek nie zostawiłem. Jeżeli zostawiłem dachówki, to dobrze byłoby je. Zabrać, żeby już to tutaj nie leżało, nie? Jak myślicie? Dobry byłby pomysł, czy niekoniecznie? Bardzo dobry ma. O. O. Od razu może te dachówki machniemy na ten, co? Dach. A dach. Tak to będzie. To dużo tych dachówek. Tutaj se to musimy na pewno ogarnąć. Ja nie. Nam się tego nie uda zaraz zrobić, co? Ciemku, właśnie. Ciemku, ciemku. Chyba się nie uda, bo nie mamy tego. Nie mamy tyle materiałów. To trudno. Ale zróbmy to, co możemy zrobić. Tyle wlezie, tyle wlezie. I chyba czas najwyższy był, trzeba byłoby się zastanowić nad modernizacją całego gospodarstwa. I to, że znowu ja wydałem kurde pieniądze na pierdoły. Tak miało wyglądać. Tak miało wyglądać, ale dobra. Myślę, że tak, to ile będziemy dali rady, to dokończymy. Zostaje dachówek. Skąd ja mógłbym tych dachówek pozabierać? Nie chciałbym z tego za bardzo. To rozebrać w sumie. Za bardzo nie chcę zbierać. Tych dachówek chyba nie mamy. Też trzeba byłoby uchodzić. Znaczy trzeba, nie trzeba. Nie zawsze mogę te grzyby zlikwidować, nie? Gdyby zlikwidował, to bym to było dara. No ale dobra. Moi drodzy, dobra. Sprawdźmy teraz te pytanie, czy to będzie działało. Chyba, że będę coś robił. Chyba, że bram to w tą stronę. O, hop. Bierze to. Ono, 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 ono. Hop. O. Teraz będę miał ręce i nogi, nie? Z drugiej strony kurwa, no to są tutaj jedna, tak sprawdzimy, testujemy jak to działa. Ja się to wyrobię, bo to jest trudno. Tego. Też nie miałem światła.
Ja ten pasek nie ucieknie. Dobra, moi drodzy, wiecie co, ile mam paliwa, nie wiem ile mam paliwa, nie wiem ile mamy wszystkiego. Moi drodzy, wiecie co, dokończymy to chyba sobie rano, bo to tego nie będzie. Ja tak myślę, że to trzeba byłoby kończyć, bo mam 23.34. Jest dość mocno, bym powiedział, późno. Teraz będzie ten znowu płakał, że przeziębiony, że to, że siamto, że sramto. My musimy sobie trochę iść pospać. Ja to miałem do starszego mleka. W 6 godzin możemy iść sobie spokojnie spać. Dobra, na luzaku. 6 godzin drzemki. A nawet bym powiedział, nie no, to 7 godzin. Niech będzie, do rana. To może pójdziemy do tej Zośki. Co? Trzymana, bo co? Bo zagasł. Standardowo. Dobra, wiem, że jakieś tam zwierzęta mi padną, prawdopodobnie kury. Ale dobra. Prawdopodobnie kury. Delki. To. Mamy 12 godzin, a my teraz co my mamy zrobić? Nie no, pójdziemy do tej Zośki, no chyba, kurde, no jeszcze, też. Bo to jest pytanie. Mam tyle roboty na tej farmie, że tak naprawdę nie wiem tam za co się mam wziąć. Ile wam powiem, o. Prawda. Tyle tego wszystkiego jest, że wariuję. Ja bym zrobił ten kontrakt. Chyba to zrobimy, moi drodzy, bo to ja jednak potrzebuję chyba trochę gotówki. Honor. Chyba jednak potrzebuję trochę gotówki, żeby kupić dachówki. Dachówki. Prawie się rymuje. To mleko. Co? Oho. Mamy kwiecień. Kwiecień. Kwiecień.
kurde, za szybko, czekaj, bo się zamyśliłem. Stój no bydloku, ty. Tam się, kurde, bo ja tu już myślę przyszłościowo, ale to widzicie, to jest co za dużo, to niezdrowo, nie? To mówię, co za dużo, to jest nie przejść, nie? Właśnie, to jest takie... trochę niedobre. Mamy dwa mleka, kolejne. Ostatnie dwa mleka chyba tutaj. Chodź, 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 chodź. Mamy do zrobienia trzy rzeczy. Cztery. Tak to muszę zrobić. No stój, kurde. Jedną rzeczą jest tak, że kontrakt w sumie, no nie muszę kontraktu zrobić teraz, ale dobrze by go zrobić. Mieć kasę. Co jest z tobą? Dobra, mleka mamy, moi drodzy, mleka mamy. Te żarły wszystko? Ja pierdziele, jakie to tarte. Mać, chyba nie mam czasu na zabawy z wami. Teraz tak, mleka potrzebujemy mieć sztuk 20, będziemy mieli. Tak. Tak jest, 20. Teraz będziemy potrzebować 20 mięsa bodajże. Kurde, już nawet nie pamiętam, ile to mięso. Jajka, jabłka. Ale jaja. O, zdechło mnie. Trudno. Mi zdechło? Albo dobra, darujemy ten kontrakt. Ja tylko zrobię tak. Robimy sobie, moi drodzy, to co mamy zrobić. To pole, ja to sobie podbieram, ogarnę. Idziemy sobie pole jeszcze, nie wiem jak duże te pole, ale jakieś zrobimy. I ewentualnie jeszcze możemy spróbować jeszcze raz. O, kolejne zdechło. O, kurwa. Kurwa, co tu się stanęło się? Jasny gwint, ale mi to popadało. Pojebutna noga. Tu mnie popadało. Tu mnie popadało. Te kukuciki. Oj, jebu, tutaj noga. Też mnie popadło, to popadło. Kolejny kugucik. Kurde. Te kukuciki mi padły. Jasny gwint. Oż to. Ja, no to powiem wam, że... Nie no, to już mi się nie podoba. Ile kukutków? Nie ma nic więcej? Padnie... Nie, tam gdzieś było jeszcze jedno, padnie. Coś gdzieś było, coś widziałem. O, tu. Czemu? I bo ja może im żarty nie dałem, co? Czemu wypadacie? No mój? Widziałem. Żarty nie mają. Kolejny kukutki. Jo! Trzeba tak powiedzieć to, czy będziemy tym zajmować. Ale kurde, drobi mi palwa. O, cztery koguty. Jasny. To muszę nowe koguty kupić, no bo przecież nie będą się tam pylić, nie? Ja, szkoda świnia, ja zdechłem u kuku. To jest. Nie no, to jednak chyba musimy pojechać w takim razie, moi drodzy, do tego. Pieniędzy. Będziemy mieli pieniędzy, no. O, tu jest to tak nie da. Dobra.
Słuchajcie, no to robimy, kurde. Ja miałem pole robić. Miałem robić pole, a robię co robię? Robię nie to co trzeba, jak zwykle. Tak to jest, moi. Ktoś się, kurde, weźmie za coś. Weźmie za robotę, albo myśli, że... Albo myśli, że weźmie się za robotę. A jak widać... Na załączonym obrazku... Specjalnie to działa. Tak to jest ze wszystkim. Tak to jest. No dobra. 10 mięsa mamy. Trochę mało. Weźmy to, zgarnijmy. Które jest na 11? W sumie, kurde, dobra, olać koguty. Nie, słuchajcie, ja muszę zrobić chyba najpierw te pole. Muszę oddać ten kontrakt. Same dylematy, moje. Same dylematy. Co to zrobić, żeby było dobrze? Jest trochę mleka, ale ile mięsa tam było? O. Dobra, nieważne. Nie. Robimy w pierwszej kolejności pole. Trudno, co ma być, to ma być. Chociaż jeszcze może, wiecie co, żeby was nie przynudzać robieniem pola. Mamy godzinę 11:40. Mamy zastrzyk, jeden mamy. Wiecie co, pojedziemy do tego, robimy, ogarniemy to. Ogarniemy to zadanko, gdzie jest mój rumak. Ogarniemy sobie to zadanko, pojedziemy sobie jeszcze. Walniemy wyścig w razie tego. O, tam gdzieś na ile zwierząt mi się ten polowało. Patrzcie tutaj kolejne. Walnie chętnie spierzemy jeszcze. A co ty tutaj robisz? A nie. Szybkie? O. Takie szybkie zabawy z samego rana? O! Ciebie trochę te siurki wynębimy. O! Damy łom, bo już łomu nie potrzebujemy. O! Proszę bardzo, liczby. Nie potrzebujemy. O! Jabłka. Jabłka, jajka. Para, pa, 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 jajka, nie gadaj. Coś jabłko? A, ona nie chce jabłka. Tamtemu skórę może odpalimy. O! Tamtemu skórę odpalimy. Tutaj dla niej te cztery jabłka też odpalimy, bo jabłek mamy aż na to, chociaż... Masz gdzieś jabłek. Dobra, idź, gdzie ty kumity? A ja chcę ciebie tylko wziąć. Chodź. A ty, a mnie stój, wróć! Tu i wróć, my mieliśmy ich bez Zośki. Zosia, ja mam do ciebie jakieś dokumenty. No. Co tu mamy? Czy coś jeszcze mamy dla niej, czy nie mamy? Konaj Helenę do randki. Zosia wie, że Stefan podkochuje się w Helenie już od wielu lat, ale ciągle nie ma czasu, by wykonać pierwszy krok. Zatem mam go wykonać za niego, wykonać Helenę, by dała się zaprosić na randkę naszemu budownikiemu. Ojojoj. Helka? Która to Helka? Helka to... Helka to była chyba tu. Tu jest Tekla. Co? To jest Zośka, no właśnie. To jest Zośka, tutaj w Pegierze jest Maryśka. Tu jest Tekla, Anka. To Helka będzie chyba tu, co? Chyba tak, ale dobra, mi nie o tym. No tym my dokonajmy jeszcze jednego wyścigu. O, no tu ogierze. Chodź tu bliżej. Jesteś podkuty. To damy ci zastrzyka. Chodźmy tu. Teraz jak podkuty, to może będzie leciał, co? Dobra, wystartował. Pierwszy. Dobra. Kurde, tylko ta kamera trochę taka lewa, bo muszę myszku kręcić.
Ale dobrze, moi drodzy. Lecim. Jak się nigdzie nie wywalę po drodze, żadnych komedii nie będzie. Będzie gitara. Nie wiem, czy wszystko. Co to za lele? Nie! Kurde, przegrałem, bo nie przejechałem przez ten tył. Nie trafiłem w bramkę. Ja, ale mam lelenia. Mam lelenia za to. Kolejnego. Ja nie trafiłem w tą bramkę, ale jaja, co? Dobra, komedia. Czekaj, ja mogę tak się... Trudno, sama być to będzie, chodź. Ono tu. O. A tamta moja kobyła została tam pewnie, co? Trafiłem w bramkę. Coś oni tu zepsuli z tymi właśnie. Ono tu ogierze. Ten drugi jeszcze został pewnie, co? Ja o tym zapomniałem. On wrócił sam. To może ten... Tam? Może nie? On chciał pogubić tutaj jednego. Teraz pytanie, czy ten koń mój wrócił sam, czy nie? Będzie pałętą. Nie trafiłem, kurde, patrzcie, nie trafiłem w bramkę, a już byłem, kurde, na wygranej. Już mogłem to wygrać. Już, kurde, tak był blisko. A ja jeszcze coś tutaj miałem. Nie wiem teraz. Co z tym moim koniem, czy on wrócił, czy on nie wrócił? Nie mam zielonego projektu, ale dobra, mniejsza o większość. Zaraz tego opuścimy. Może dojdzie tam, bo mogłem nakarmić, nie? Nawet by wypadało. Właśnie, bierzemy się za robotę, moi. Ja się biorę, bo wy musicie się brać za robotę, ale ja się biorę, o tutaj po prostu robię sobie te pole. O, ja się biorę, bo sobie zrobię pole, o! Tak dzisiaj. Wrócił, czy wrócił, dobra, nieważne. Tylko guci sobie. Tu jest, kurde, rzeźnia jakaś. Ale to nie chodzi. Mamy teraz jeszcze kwestię do wykonania. Przody. Ja polega na tym, żeby nakarmić kury. Chip. 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 No, bo ja z jajkami chodzę, nie wiem. One mi popadały z głodu, ale nie wiem. Z głodu raczej nie. Może? O, idziesz do żartu. Ile ty będziesz miała? To się nie... Ty? To się nie stule. To z głodu raczej nie. Coś tu jest nie halo. Dobra, nieważne. Mamy godzinę w trasę, 42. Wiecie, nie może mi się uda ogarnąć te pole, moi drodzy, więc ja się biorę za robotę, ja się wsiadam do ciągnika, biorę tylko jeszcze paliwo, paliwo jest tu. I mogę ogarnąć te pole, ale mi się chce, no i człowiek chciał się brać za robotę, a tu już go suszy, no. Tak to jest właśnie, dobra, trudno, to ma być, to będzie, zaraz będzie, o, jeszcze będzie mi to stukał, już w ogóle będzie jazda. Masakra. O, a ja się biorę. Tego paliwa nie wziąłem. Kurde.